Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że Ministerstwo Edukacji chce dać nauczycielom więcej pieniędzy za pracę, a oni są troszkę oburzeni. Powiemy sobie o sądolotku, bo w końcu wyszło na jaw, jak to się odbywa, a kształcenie lekarzy w sumie nie jest tak istotne, bo przecież po zawodówkach też sobie poradzą. Także zasubskrybuj i lecimy. la la la, la, la. No z tymi nauczycielami to jest tak różnie i podłużnie, że z jednej strony nie wolno wrzucać wszystkich do jednego wora, dlatego uściślę, że jeśli będę się wypowiadać, to według własnej obserwacji i osobistych przeżyć, okej? Okay? No mamy umowę, no dobra. Zobaczmy, co tam Czarnek wymyślił, bo mimo wszystko zdarzają mu się i takie dobre pomysły. Bo jak podaje Radio Z, debiurokratyzacja, zwiększanie dostępności nauczyciela dla ucznia w miejscu pracy i zdecydowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli to nasze propozycje. Powiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek po posiedzeniu Zespołu do Spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. Nauczyciele nie są zadowoleni zarówno ze zmiany w systemie wynagrodzeń, jak i likwidacji niektórych dodatków. Kolejne spotkanie odbędzie się 22 października w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Zakończyło się kolejne posiedzenie Zespołu do Spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. W jego skład wchodzą przedstawiciele resortu edukacji, związków zawodowych, zrzeszających nauczycieli i korporacji samorządowych. Jesteśmy po po dobrym spotkaniu, ciężkich, trudnych rozmowach, ale bardzo merytorycznych, powiedział po spotkaniu Przemysław Czarnek. Minister dodał, że podjęte zostaną bardzo szybko kolejne działania, aby wypracować wspólne ustalenia i dojść do konsensusu. Minister Edukacji wraz z ministrami Dariuszem Piątkowskim i Marzeną Machałek przedstawili propozycje zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, dotyczące takich obszarów jak system wynagradzania, podwyższenie płac, a także czas pracy nauczycieli, awans zawodowy oraz ocena pracy i urlop wypoczynkowy. Maine proponuje między innymi wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia zamiast średniego, inny sposób ustalania minimalnych stawek wynagrodzenia, likwidację dodatku na start i podwyżki. Podwyższony zostałby także tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pracujących w szkołach, tak zwane pensum o 4 godziny. Nauczyciele byliby również zobowiązani do bycia dostępnym w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo. To co chcemy wprowadzić to większa dostępność w szkole po to, żeby rzeczywiście Nauczyciel nie musiał tego wszystkiego robić poza szkołą, a jednocześnie ta biurokratyzacja, którą szacujemy na kilka godzin tygodniowo. Zdjęcie tych obowiązków pozwoli na większe zainteresowanie uczniami. Wszystko w ramach tych samych 40 godzin dodał Czarnek. Nauczyciele są rozczarowani rozmową z ministrem Czarnkiem o podwyżkach. Nie podoba im się m.in. likwidacja dodatku na start dla młodego nauczyciela w wysokości 1000 zł. Uważają także, że zaproponowana zmiana w systemie wynagradzania nauczycieli odbiega od wcześniejszych zapowiedzi resortu. To politycy będą określać tak zwaną kwotę bazową, a więc nie jak deklarowano, że będzie brana pod uwagę średnia pensja. Wszystko to były tylko słowa, powiedział w rozmowie z reporterką Radia Z, Dorotą Woźnicką, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński. Resort wystąpił z propozycją wprowadzenia przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego ustalanego na podstawie kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej. Będzie ono wynosiło dla nauczyciela bez 100%. Stopnia awansu zawodowego 140%, nauczyciela mianowanego 181%, nauczyciela dyplomowanego 219% kwoty bazowej. W przypadku nauczycieli mających tytuł zawodowy, magistra oraz przygotowanie pedagogiczne minimalne, stawki wynagrodzenia zasadniczego będą stanowiły dla nauczyciela niemającego stopnia awansu zawodowego 81%, nauczyciela mianowanego 71%, nauczyciela dyplomowanego 65%. Przeciętnego wynagrodzenia. Dziś często słyszymy o tym, że płaca nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole jest nieatrakcyjna, niewiele się różni od wynagrodzenia minimalnego, dlatego szczególnie podnosimy wynagrodzenie nauczyciela rozpoczynającego pracę. Dziś ten nauczyciel zarabia niespełna 3000 zł, wynagrodzenia podstawowego, zasadniczego. Teraz chcemy je podnieść o ponad 1000 zł do ponad 4000 zł. To jest mniej więcej tyle, ile dziś wynosi stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, dyplomowanego, poinformował wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Zapewnił, że przewidywane jest też zmniejszenie biurokracji związanej z awansem zawodowym nauczycieli. On ma się skupić na doskonaleniu pracy z uczniem. To wynagrodzenie przeciętne nauczyciela będzie rosło oczywiście na każdym stopniu awansu zawodowego. Nie chcemy tylko i wyłącznie podnosić wynagrodzeń rozpoczynających pracę, ale także tym e, znacznie bardziej doświadczonym, zapewnił Piątkowski. Main dodaje, że Nauczyciel starzysta ma obecnie 3034 zł wynagrodzenia zasadniczego od września 2020 roku wzrośnie. O 976 zł i będzie wynosiło 4010 zł. W przypadku pozostałych nauczycieli wygląda to następująco. Nauczyciel mianowany ma obecnie 3445 zł wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 września 2022 roku wzrośnie ono o 1095 zł no i będzie wynosiło 4540 zł. Nauczyciel dyplomowany ma obecnie 4046 zł wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 września 2022 Roku wzrośnie o 994 zł. I będzie wynosiło 5040 zł. Według Ministerstwa Edukacji i Nauki średnie wynagrodzenia kształtują się następująco. nauczyciel stażysta ma 3538 zł, a od 1 września kolejnego roku przeciętne wynagrodzenie będzie wynosiło 4950 zł. Nauczyciel mianowany otrzymuje 5094 zł, a od 1 września następnego roku będzie to 6400 zł. Nauczyciel dyplomowany, ma 6510 zł, natomiast od 1 września kolejnego roku będzie to 7750 zł. Dobra, bo mnie zaczyna roszczeniowość ludzka już bardzo irytować. Proszę mi dać, bo ja jestem nauczycielem i w sumie to jest tylko powód podwyżki. To jest jedyny powód, dlaczego mają dostać podwyżkę, bo są nauczycielami. To ja chcę, żeby każda kelnerka i kelner w restauracji też mieli podwyżki. Dlaczego? A no bo są kelnerami, a o dobrego kelnera to w ogóle bardzo trudno. Ludzie znam nauczycieli, co według mnie powinni zarabiać miliony, bo ich praca ma wyniki. Pracują z dziećmi trudnymi, angażują się, potrafią nauczyć, co jest bardzo ważne, bo to, że ktoś skończył anglistykę nie oznacza, że jest dobrym nauczycielem. Kochani, człowiek uczył się 10 lat angielskiego i nawet akcentu w szkole nie liznął tego poprawnego. A bez dodatkowych zajęć opłacanych z własnej kieszeni e, innemu zresztą nauczycielowi, który zapewne pracuje w innej szkole i uczy dzieciaki, to nie zdałoby się nawet matury. Samo wykształcenie nie oznacza bycia dobrym nauczycielem. Dobrych nauczycieli jest mało i powinno się o nich dbać: powinno im się płacić za ich miłość do dzieci, ciągły rozwój, kreatywność. Ale jest bardzo dużo nauczycieli, którzy przepisują książkę do zeszytu każą wykuć na blachę notatki, zdać i zapomnieć. Na tym kończy się jego praca. Zjada do domu, niech się starzy męczą, a najlepsze jest to, że zadań na z fizyki to i starze nie potrafią, więc znowu wykupują dodatkowe lekcje, tylko dlatego, że dzieciak nie jest w stanie pojąć tego od własnego nauczyciela, który zresztą zarabia z naszych podatków. I niech mi nikt nie mówi, że tak nie jest, bo tak jest. Jakim prawem taki nauczyciel, nieudacznik, któremu nic się nie chce, ma zarabiać tyle samo, co nauczyciel, któremu się chce? Tylko dlatego, że wykonuje taki sam zawód. W jakiej innej firmie to by przeszło? Prócz państwowej oczywiście, bo to za nasze. W jakiej prywatnej szkole by do tego doszło? Prowadzicie zapewne swoje biznesy i teraz płacicie swoim pracownikom i tym, co nie robią nic i tym, co robią za dwóch, tyle samo i do tego dajcie im takie same podwyżki. Czy to ten, co się stara i angażuje, będzie miał motywację? Czy stwierdzi, a no na co ja mam się w ogóle angażować? Jak Zenek przyjdzie na kacu, zamiesza dwa razy łopatą i zarobi tyle samo. To jest roszczeniowość level ekspert. Ktoś powinien zacząć sprawdzać wyniki, nie tylko testami. Powinien być sprawdzany całokształt, ilu uczniów korzysta z dodatkowych zajęć, bo nie wynoszą wiedzy z lekcji. Powinny być rozmowy z rodzicami i z uczniami przede wszystkim o tym, co robią i jak robią, a nie ugadują się z nauczycielem, że dyrektorka będzie na wizytacji w klasie. Nauczycielka wie tydzień wcześniej, przygotowuje dzieciaki, urządza nagle jakieś zabawy, dzieci wyuczone wiedzą, co mają opowiadać i po co komuś taka wizytacja. Ja dni takie wizytacji traktowałam jako luźne lekcje, bo w końcu robiliśmy coś fajnego. Dlatego nie płaćmy z naszych podatków na wszystkich, jak leci, bo na koniec, jako rodzice usłyszycie, i tak, no muszą Państwo coś z tym zrobić. No tylko co? Losowanie sędziów było zawsze taką wielką tajemnicą. Jak to się w ogóle odbywa? Na pierwszych e, sprawach aresztowych z reguły kumpel sędzia z kumplem prokuratorem. E, plan mają ułożony wcześniej. Na odwołaniu zaczyna się losowanie, i tutaj. Twój los leży w rękach tego, czy sędzia się przygotował swojej sprawy, czy jednak nie do końca doczytał akta. Jak podaje Onet, algorytm, którego używa się do wyznaczania składów sędziowskich, wprowadzony przez resort Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry jest nieprzejrzysty i nie wyklucza losowania do skutku. Jak podaje Wyborcza, o ujawnienie szczegółów tzw. sądolotka przez blisko 4 lata walczyła Fundacja ePaństwo. Jesienią 2017 roku, kiedy system był w fazie testów, Kilka organizacji, w tym właśnie e-państwo, wystąpiło o udostępnienie jego kodu źródłowego i algorytmu. Zbigniew Ziobro w 2017 roku odmówił, uznając, że dane techniczne programu komputerowego to nie informacja publiczna. Fundacja e wygrała najpierw sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, a potem przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Uznały one, że dane techniczne są jednak informacją publiczną. Jak się okazuje, ostatecznie tydzień temu Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło algorytm. Dla wyborczej dane przeanalizował profesor Ste Stefan. Dziembowski z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego nie ma on zaufania do algorytmu. Co prawda publikowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości opis algorytmu dość dokładnie opisuje sposób wyboru sędziów, ale zupełnie pomija najważniejszą kwestię, czyli metodę generowania losowych liczb, które używane są przez ten algorytm. Dokument stwierdza jedynie, że liczby są losowane za pomocą generatora sprzętowego, mówi profesor Dziembowski. Nie podano jednak żadnej informacji o tym skąd właściwie mamy mieć pewność, że odbywa się to właśnie w ten sposób. A nawet jeśli faktycznie tak jest, to skąd mamy wiedzieć, że nie losuje się do skutku, powtarzając procedurę tak długo, dopóki nie wyjdzie to, co miało wyjść? Albo czy nie losuje się zawczasu, co pozwalałoby na manipulację składem przez kierowanie spraw do sądu w odpowiednim terminie? No i czy ufalibyśmy loterii, w której losowanie lo zwycięzcy odbywa się w zaciszu gabinetu dyrektora? Ja myślę, że chyba nie, niezależnie od tego, jak dobrego sprzętowego generatora liczb losowych dyrektor by używał. Krzysztof Izdebski, do niedawna dyrektor programowy Fundacji e-państwo, też uważa, że w algorytmie na pierwszy rzut oka jest trochę dziur, ale dokładnej analizy jeszcze nie ma. E-państwo walczy o raport z wszystkich losowań składów sędziowskich. Fundacja chciałaby sprawdzić, czy któreś nazwiska pojawiają się na przykład dużo częściej niż inne. System losowania składów działa od stycznia 2018 roku. Wyręczył przewodniczących wydziałów, którzy wcześniej przyznawali je według kolejności wpływu i alfabetycznej listy sędziów. Sędziowie sygnalizowali problemy z tak zwanym sądolotkiem już w 2018. 18 roku Ma on nie rozpoznawać skali trudności spraw i nierównomiernie je rozdzielać. W jednym z wydziałów jeden sędzia wylosował 105 spraw, inny 7, mówił wtedy w rozmowie z Rzeczpospolitą Krystian Markiewicz, sędzia sądu okręgowego w Katowicach. Podobne dysproporcje wystąpiły m.in. w Krakowie, Warszawie i Gdańsku. Dla jednego sędziego wylosowano 56 spraw, a dla jego kolegi z pokoju dwie. Sędziowie zwrócili się do Ministerstwa Sprawiedliwości z pytaniami, czy algorytm, na który oparte jest losowanie, nie opóźnia orzecznictwa oraz jakie zmiany i kiedy zostaną one wprowadzone. Planuje resort. Danie Ministerstwa przydział spraw za pośrednictwem losowania opóźnia wyznaczanie składu sądu tylko o jeden dzień. W opinii Łukasza Pibiaka, wiceministra sprawiedliwości, zastrzeżenia sędziów nie są związane z algorytmem, lecz z zasadami przydziału sprawi w regulaminie urzędowania sądów powszechnych. Szczególnie kwestionowany jest brak możliwości przydzielenia nowemu sędziemu lub asesorowi starych spraw z referatów, innych sędziów na przykład. No myślę, że e państwo robi dużą przysługę społeczeństwu, chcąc zdobyć taką wiedzę, bo to są rzeczy, o których na co dzień przeciętny Polak w ogóle nie myśli, nie zastanawia się, a jednak Mogą wyrządzić bardzo dużą krzywdę, jeśli są nieuczciwie wykorzystywane. A jeśli się okaże, że są nieuczciwie wykorzystywane i wyroki były manipulowane, to po pierwsze dymisja sami wiecie kogo po drugie do więzienia osoba manipulująca a po trzecie wszystkie rozprawy do kosza i procesy powinny ruszyć od początku sprawiedliwie bo już większym prawidłem byłoby losowanie papierków ze szklanej kuli niż taki algorytm. No i uwaga, tutaj pragnę zaznaczyć, że nie chcę deprecjonizować szkół zawodowych. Uważam, że są ważne i potrzebne i ludzie uczęszczający do nich nie są ani gorsi, ani głupsi. Będą padały żarty sytuacyjne i naprawdę nie chcę, bo to nie jest mojej intencji, żeby ktoś poczuł się teraz tutaj urażony. Dla mnie jeśli nie jesteś sędzią, lekarzem czy adwokatem, to zapewne wystarczy wyuczyć się zawodu, zdobywać doświadczenie i robić jakieś kursy. No ale Czarnek z niedzielskim wpadli na świetny pomysł. Jak zatkać te dziury w kadrach lekarskich? Jak podaje Polsat News, przygotowaliśmy projekt, który będzie dopuszczał kształcenie lekarzy w szkołach zawodowych, bo to jest bardzo potrzebne w Polsce, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Gratulacje. My mówimy o wzroście bezpieczeństwa pacjenta, jakości w ochronie zdrowia, gdy minister zdrowia zamierza zrobić z lekarzy czeladników. Napisał na Twitterze, Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia. Minister podkreślał, że przy budowaniu zasobów kadrowych w zdrowiu sztuką nie jest tylko to by znaleźć młodych ludzi, którzy chcą się kształcić, ale też by zatrzymać w zawodzie osoby zaawansowane wiekowo, które mają siłę i energię by pracować. Niedzielski uczestniczy w Sanoku w zgromadzeniu plenarnym konferencji rektorów publicznych szkół zawodowych. Szef Ministerstwa Zdrowia podał, że rozmowy na tym forum dotyczyć będą między innymi kształcenia kadr, a co najważniejsze z punktu widzenia ministra zdrowia o kształceniu kadr medycznych, które są bardzo potrzebne w kraju. Okres pandemii szczególnie pokazał jak bardzo brakuje nam kadr, jak nam doskwiera deficyt specjalistów lekarzy, ale i pielęgniarek, ratowników. E, inicjatywy związane ze zwiększeniem kształcenia, naborów, powstaniem nowej infrastruktury, otwieraniem nowych kierunków to są inicjatywy, które z punktu widzenia ministra zdrowia są w tej chwili Priorytetowe. Niedzielski podkreślał, że nakłady na zdrowie rosną obecnie do 7% PKB w perspektywie 2027 roku. Ale najważniejsze w procesie e, poprawy sytuacji sektora medycznego jest zadbanie o kadry. Oczywiście te zwiększone nakłady przełożą się na lepsze wynagrodzenia, powodują, że praca w polskim systemie opieki zdrowotnej staje się coraz bardziej atrakcyjna, przekonywał szef Ministerstwa Zdrowia. Wiemy, że ostatnie ruchy wynagrodzeniowe, budowanie pewnego wizerunku zawodów powodują, że nabory związane z pielęgniarstwem czy ratownictwem cieszą się dużym Powodzeniem cieszą się powodzeniem również tutaj w Sanoku i to jest bardzo dobra informacja, mówił niedzielski. Niedzielski zwraca uwagę na cały projekt działań, który jest realizowany od kilku lat, a związany z poprawą sytuacji wynagrodzeniową i poprawą warunków pracy. Podnosił m.in., że na przestrzeni ostatnich 5-6 lat liczba pielęgniarek zwiększyła się blisko 5%. To jest 12 tysięcy nowych per saldo osób w systemie. Niestety to jest sytuacja, którą możemy nazywać komfortową, bo mamy. Coraz bardziej podwyższającą się średnią wieku. Niestety to nie jest sytuacja, którą możemy nazywać komfortową, bo coraz bardziej mamy podwyższającą się średnią wieku. Ta średnia, jak kontynuował, powoli dobiega do 60 roku życia. Minister podkreślał, że sztuką przy budowaniu zasobów kadrowego, który ma pomagać pacjentom jest nie tylko, żeby znaleźć młodych ludzi, którzy chcą się kształcić, ale też, by zatrzymać w zawodzie osoby zaawansowane wiekowo, które mają jeszcze siłę i energię, by swój zawód wykonywać. Niedzielski akcentował, że ważne i cenne z punktu widzenia państwa jest budowanie nowych ośrodków kształcenia. Przede wszystkim pielęgniarek, ale też ratowników. Wielkie wyrazy szacunku dla uczelni zawodowych publicznych, również niepublicznych, które zdecydowały się. Na tę dużą inwestycję, bo to zawsze na początku jest inwestycja. Kształcenie na kierunkach medycznych jest kosztochłonne, wymaga poniesienia nakładów. Na szczęście, jak pokazuje przykład tutejszej uczelni, to inwestycja, która się zwraca i będzie zwracała, bo zainteresowanie studentów jest duże, wskazał. Oczywiście samo przeprowadzenie naboru, Ściągnięcie studentów, zainteresowanie ich to dopiero pierwszy krok. Trzeba przystosować infrastrukturę, żeby zapewnić jak najwyższy standard kształcenia. Minister zwracał uwagę, że na kierunkach medycznych ogromne znaczenie ma też system wartości, który powinien leżeć u podłoża kształcenia ludzi, którzy mają misję zajmowania się pacjentem. Bardzo ważne jest, by również w programach kształcenia, czy na poziomie zawodowym, czy na innych brać pod uwagę ten aspekt, mówił, wskazując, że z rozmów z osobami studiującymi za granicą, wie, że duża część programu jest poświęcana temu, by pokazać, Przyszłemu medykowi, jak budować relacje z pacjentem, na czym polegają prawa pacjenta, między innymi na tym, aby być dobrze poinformowanym o przebiegu procesu leczenia. Zwracam się do państwa rektorów, by ten element kształcenia nie schodził nam z widnokręgu, żeby budowanie zarówno kompetencji zawodowych, ale również pewnego systemu wartości, gdzie pacjent i jego potrzeby są centralnym elementem systemu opieki zdrowotnej. Również miały znaczenie, były obecne, powiedział. Niedzielski mówił, że razem z szefem Main Przemysławem Czarnkiem zdecydował o tym, by kształcenie w szkołach zawodowych nabierało coraz większego statusu, coraz wyższego poziomu. Będziemy chcieli przygotować, już w zasadzie przygotowaliśmy projekt, projekt, który będzie dopuszczał kształcenie lekarzy w szkołach zawodowych, bo to jest bardzo potrzebne w Polsce, poinformował. Jako minister zdrowia, ale myślę, że mogę to powiedzieć również w imieniu pana ministra edukacji i nauki, pokładamy w was ogromną nadzieję, nadzieję na pomoc w zbudowaniu takiego zasobu kadr, który będzie potrafił odpowiedzieć na zwiększające się potrzeby. Leczenia Polaków. Tutaj przypomnę, że minister zdrowia jeszcze całkiem niedawno Chciał zlikwidować możliwości nauki dla technika farmaceutycznego, który i tak bez nadzoru magistra nie może wydawać wykazu AIN, czyli substancji silnie działających i narkotycznych. A teraz robią szkołę zawodową dla lekarzy. Nie wiem, technik usług lekarskich, czy zawodówka lekarska, bo ogrodnicza już jest. Nie wiem, jak to się będzie nazywało, ale zauważyłam, że u wielu lekarzy taki syndrom i tak już występuje. Wchodzisz do lekarza na NFZ, co panu jest? Kaszel, gorączka, osłabienie, e, otwiera księgę leków, pyta ile pacjent waży, w księdze szuka antybiotyku, przepisuje i gitara. To samo konsultacje online. Jeśli to tak wygląda, to po co nam lekarze po zawodówkach, skoro możemy mieć, nie wiem, jakiś algorytm. Wypełniasz ankietę, ile masz lat, ile ważysz, kaszel, suchy, mokry, migdały duże, czy jest biały nalot, o, angina, algorytm przepisze, nie wiem, penicylinkę. I ma problemie, i po co w ogóle do tego człowiek. Jeszcze wyda jakieś sponsorowane witaminki i suplementy, bo my, Polacy, lubimy sobie na śniadanko łyknąć taką garść. A jak nie przechodzi, to wystawia na przykład skierowanko do specjalisty. Jak byłam kiedyś dzieckiem i mi lekarz z stetoskopem stwierdził, że muszę zrobić badania, bo dzieciak ma. Arytmie i wysłał nas na SOR, a tam nam powiedział ratownik medyczny, żeby lekarz stuknął się w głowę, bo stetoskopem nie da się wykryć arytmii. Patrząc po tym, że tak długo można było kaszel czy rozwolnienie ogarniać przez telefon, to przez algorytm i ankietę też damy radę. Bo co jak co, i tak pewnie nie skorzystałabym z takich usług lekarza bez studiów, doświadczenia i całej wiedzy medycznej, bo bym się po prostu bała. Ale tak samo nie powierzyłabym swojego losu adwokatowi policeum i nie chciałabym, żeby moje Sprawę sądową rozpatrywał sędzia po ukończeniu, nie wiem, technikum usług sędziowskich. Oczywiście, tak jak mówiłam, nie mam nic do tych szkół zawodowych. E, sama skończyłam technikum, a nie liceum, bo wtedy wydawało mi się to rozsądne. Dzisiaj mam trochę inne zdanie, ale to dlatego, że jestem dorosła, starsza i po prostu w swoim życiu wiele bym zmieniła. I wiele zrobiłabym inaczej. A co wy myślicie o tym całym pomyśle? Poszlibyście do takiego lekarza, czy może jednak e, algorytm stworzony przez profesorów będzie bezpieczniejszy? Dajcie znać w komentarzach, a ja się już z wami żegnam. Widzimy się dzisiaj o 19. Dajcie znać, czy będziecie koniecznie. Słowa na koniec odcinka to lekarz, a ja budziam.